taką ciekawą informację, którą jeżeli ktoś nie zna tego, ja sobie tam, to już prawie 30 lat temu, kiedyś miałem taką, wpadłam, ja kiedyś nosiłem tam, jak byłem nastolatkiem, okulary, praktycznie całe dzieciństwo. I wpadła mi tam jako nastolatek książka Huxleya, Sztuka widzenia, czy coś takiego. Mi się przypomniało o tym. I tam jest w tej książce prezentowana metoda doktora Bytesa, nie wiem, jak to się wymawia. No i chciałem, żeby alchemia sobie to, bo ona nie znała tej metody. I znałam tą metodę, ale teraz już nie znałam, bo zapomniałam. Ale w każdym razie ja to czytałem 30 lat temu i przestałem nosić okulary dzięki tej metodzie. A ja też nie nosiłam w ogóle, a chociaż musiałam nosić. Dobrze. Rozumiem. Dobrze. Trzecie oko uruchomiłam. Dobrze. W każdym razie jest taka metoda, jeżeli ktoś ma problemy ze wzrokiem, to nie wiem, czy to poskutkuje dla wszystkich i we wszystkich przypadkach, ale takie rzeczy jak dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, tam u Huxleya nawet on miał chyba jaskrę, jakieś takie poważne też rzeczy i on z tego wyszedł. Natomiast jak chciałem znaleźć tą książeczkę teraz, po 30 latach, był jeden egzemplarz w jakiejś dużej sumie na Allegro i nigdzie, i żadnych PDF-ów, nigdzie, na chomiku ani nic nie można było znaleźć w ogóle, co jest bardzo ciekawe. I tutaj ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe bardzo, że tam są jakieś informacje bardzo tajne i działające, żeby to nie przeszło do ludzi. Nie wiem. Ja sobie natomiast kupiłem tak na szybko takie dwie książeczki i kto jest? To nie jest reklama przypadkiem. Tu jest taka skrótowa książeczka. I tutaj generalnie piszę, że to jest chyba ta oryginalna książka, której nigdy nie czytałem. Czekaj, jak ta kamera jest tu. O. No jest trochę grubsza. Ale to jest to stanie. I generalnie te informacje, co tam u Huxleya były, są mniej więcej te same. I myślę, że to jest cenne, jeżeli ktoś tego nie zna, bo może sobie pomóc, jeżeli ma problemy z oczami. A każdy w pewnym momencie może mieć takie problemy, tak? Siedzimy przy komputerach lub patrzymy na ekran lub po prostu się problemy ze wzrokiem. I to są po prostu takie metody ćwiczenia mięśni, oczu, też czego nie robić. Takie dosyć proste rzeczy. Ja w każdym razie to przeczytałem 30 lat temu i do teraz większość tych rzeczy pamiętam. I dużo się nie przypomniało mi w tych książeczkach. Myślę, że to ma coś wspólnego też z wiekiem, wiesz, bo nie wydaje mi się, żeby. No tak. 18-latek, a 50-latek to już nie jest to samo, nie? Na przykład. I Nie, no to jest oczywiście, to po prostu z wiekiem. Tutaj działają mięśnie w oczach i z wiekiem. Mięśnie działają na przykład, bo to nie tylko chodzi w oczach, nie tylko działają mięśnie, ale samo wyćwiczenie mięśni poprawia jakość widzenia. Na przykład, to jest taka szybka wrzutka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie kupi książeczkę i się dowie, jak to stosować.